Dzisiaj w filmiku pokażę Wam, jak zrobić przepyszne naleśniki amerykańskie. Jedyny przepis, jaki kiedykolwiek będzie Wam potrzebny. Je serwować z bananami i sosem toffee. Zależy od Was. Są przepyszne, mięciutkie i na każdą okazję. Możecie zrobić je na walentynki albo na śniadanie dla Waszych dzieci. Szybko się je robi w 10 minut. Okej, najlepsze jest to, że nie potrzebujemy nawet miksera, żeby je zrobić. Będziemy potrzebować wagę, żeby odmierzyć nasze wszystkie składniki. Ta miska akurat przynależy do tej wagi, więc wszystko zmieszamy, wymieszamy tutaj, ale zaczniemy od rozpuszczenia naszego masła. Użyjemy jakiegoś kubka, ja rozpuszczam go w mikrofali jakieś 30 sekund i zaczniemy właśnie od rozpuszczenia masła naszego. To będzie pierwsza rzecz, jaką zrobimy. Będziemy potrzebować trzepaka i ja polecam używać właśnie tłuszcz z kokosa. On ma troszeczkę posmaku z kokosa, to jest organiczny kokos i jeżeli kupuję właśnie takie z kokosa, jakiś tłuszcz, to sprawdzam składniki. Tutaj jest organiczny właśnie kokos i to wszystko jest więcej w nim. Jest bardzo, bardzo smaczne, są naleśniki akurat amerykańskie na tym tłuszczu, także bardzo polecam. Jeżeli jesteście w Anglii, ja kupiłam ten z Marks & Spencera. Bardzo dobry. I będziemy potrzebować oczywiście jakąś patelnię. Jeżeli macie patelnię specjalną do naleśników, to możecie, oczywiście polecam użyć. Jeżeli macie normalną, ja zawsze smażę na normalnej, to możecie użyć normalnej. Dlatego nie ma tutaj nic specjalnego. I okay, tak, zaczniemy od naszych składników. Szybko pokażę Wam, co będzie Wam potrzebne. Więc będziemy potrzebować mleko. Ja używam tego mleka, bo mieszkam w Anglii, więc zielone, bez różnicy powiem Wam. Możecie użyć tego, albo możecie używać pełnego mleka. Będzie jeszcze lepsze w smaku. Mąka, oczywiście zwykła mąka. Jeżeli mieszkacie w Anglii, ja używam tą plain, czyli zwykłą mąkę. Przesiewam ją, albo kupuję przesianą. Ta jest dobrze przesiana już. Cukier. Caster cukier, jedno jajko, masło, tutaj jest masło osełka, akurat zostało mi po robieniu pierogów, także będę używać tego. Będziemy potrzebować sody, przepraszam, będziemy potrzebować proszku do pieczenia i trochę soli stołowej. To wszystko, to są nasze wszystkie składniki, oczywiście tą olej z kokosa do smażenia, albo możecie użyć masła też do smażenia. Od Was zależy, jeżeli macie masło, użyjcie masło do smażenia, nie będzie bardzo dużej różnicy. To są nasze wszystkie składniki. To wszystko, aby potrzebujecie, żeby zrobić przepyszne właśnie naleśniki amerykańskie. Jeszcze chciałam wspomnieć, że w pierwszym komentarzu zostawię wszystkie składniki. Wymienię wszystkie składniki i krok po kroku, jak je zrobić też. Także zostawię wszystko w opis w pierwszym komentarzu pod filmem. Okay, zaczniemy od naszego masła. Będziemy potrzebować masło, jakieś 2 łyżki masła, czyli jakieś 30 gram. Oczywiście odmierzymy nasze masło tutaj i rozpuścimy je od razu w mikrofali przez jakieś 30 sekund, więc zawsze musi zacząć od masła, bo musi troszeczkę przestygnąć. Okay, zaczynamy od 32 gram masła, jak widzicie tutaj. W pojemniczek sobie włożymy i rozpuścimy w mikrofali przez 30 sekund i pozostawimy, żeby przestygło. Wyglądamy nasze masło po 30 sekundach w mikrofali. Teraz po prostu odstawimy je na bok. Okay, następnie co zrobimy, to wrzucimy jedno jajko i rozszczepimy je trzepaczką, którą mamy tutaj. Także jedno jajko wrzucamy i trzepiemy. Najlepiej duże. Ja mam tutaj takie średnie. Ok, teraz będziemy potrzebować do jajka dodać 130 ml mleka. Powiem Wam, że ustawimy sobie wagę na mililitry z gramów i bezpośrednio wleję mleka tutaj. Ok, wlało nam się 133 ml mleka, ale to ok. Ok, wymieszamy wszystkie składniki teraz. Ok, teraz dodamy 2 łyżki caster sugar. Jak widzicie, ten caster sugar jest inny niż granulowany cukier, bo on jest taki bardziej drobniejszy, jak widzicie tutaj.
Więc dodamy dwie łyżki. Jeżeli macie waniliowy cukier, dodacie jedną łyżkę cukru waniliowego, bym polecała, i jedną łyżkę caster sugar, cukru caster. Następnie dodamy pół łyżeczki soli, zwykłej stołowej soli. Następnie jedną łyżeczkę proszku do pieczenia ciabattą. I następnie dodamy 135 g mąki, ale musicie się upewnić, że tutaj zmienicie na waszej wadze z mililitrów na gramy. I wyzerujemy. Czyli 135 g mąki teraz i na końcu masło. To 35 g mąki bezpośrednio i mieszamy. Ok, nasza masa na naleśniki powinna być dosyć gęsta i teraz na końcu dodajemy nasze rozpuszczone zimne masło, już jest. Nasza masa, jak widzicie, jest aksamitna i taka musi być. Ok, a nasza masa na naleśniki powinna być dosyć gęsta, ale nadal taka leista, jak widzicie tutaj. Ona jest idealna. Nie powinno być żadnych grudek. Powiem Wam, że fajnie, że można robić takie naleśniki z dziećmi. Jeżeli macie dzieci, zajmuje Wam to 10 minut, żeby zrobić na śniadanie i mogą Wam pomóc, że jest też fajne, bo możecie razem zrobić takie śniadanie i dzieci będą miały frajdę, żeby wybrać sobie co na tego naleśnika położyć i takie wspólne śniadanie, nie ma nic lepszego, powiem Wam. Albo możecie zrobić Wasze naleśniki na walentynki dla chłopaka czy męża. Powiem Wam, że ja robię naleśniki bardzo często dla dzieci i robię je na ich urodziny też. Uwielbiają. Okay, i teraz wrzucimy trochę kokosowej oliwy na naszą patelnię i musimy upewnić się, że jest rozpuszczony tłuszcz i rozgrzany. Patelnia jest dobrze rozgrzana. Będziemy je smażyć na średnim ogniu i powoli będą się smażyć. Pokażę Wam, zabrązowieją się z dwóch stron. Z jednej strony przerzucamy je na drugą. Będziecie potrzebować oczywiście łyżki do przewracania Waszych naleśników. Wyjdzie Wam jakieś 12 naleśników, czyli po 3 dla każdej osoby. To jest na jedną rodzinę, dwoje dzieci, dwoje dorosłych. Albo możecie je zamrozić później. Patelnia już jest rozgrzana i będziemy nakładać nasze naleśniki. Jeżeli chodzi o rozmiar Waszych naleśników, to wszystko zależy od Was. Możecie sobie zrobić małe naleśniki, duże naleśniki, jakie chcecie po prostu. Od Was zależy. Ok, jak takie bąbelki się pojawiają, widać już, że się brązowieją po drugiej stronie, możecie je przekręcać, będą nawet troszkę leiste, ale nie martwcie się, na pewno się upieką, usmażą w środku. Także będziemy je przekręcać i pokażę Wam. Okay, pokażę Wam szybko, jaki ogień mam. Mam średni ogień, nie mam małego, nie mam dużego, ale mam taki średni, intensywny ogień, jak smażę je. Ok, przekręciliśmy nasze naleśniki i tak wyglądają, ładne, brązowiutkie, puszyste. I gotowe. Wasze naleśniki są takie brązowe od spodu, to znaczy, że są gotowe. Ok, teraz będziemy dodawać nasze owoce i sos albo miód. Ok, jeżeli chodzi o dodatki, to od Was oczywiście zależy. Ja polecam truskawki i nutelle albo banany i sos toffee. Szczególnie dobre dla dzieci. Powiem Wam, że robię nasze naleśniki
Bardzo często na walentynki z truskawkami i z nutellą, albo dla dzieci na śniadanie, bo robi się tylko je w 10 minut, dzieci mi pomagają, mają frajdę, albo robię je na urodziny dzieci też, na śniadanko. Także lepsze niż w restauracji i możecie oczywiście kontrolować, ile cukru dodajecie, jakie składniki są w nich. Dodamy nutelli i truskawki.